Dostaliśmy z końcem roku komunikat z Gorzowskiej Elektrociepłowni o planowanej podwyżce z nowym rokiem cen za dostarczenie energii cieplnej do naszych budynków o ponad 25%. Podjęliśmy decyzję o niepodwyższaniu zaliczek na energię cieplną od 1 stycznia, tym bardziej, że już ceny za ogrzewanie w połowie ubiegłego roku zostały podwyższone przez elektrociepłownię o 50%. Chcemy uniknąć kumulacji podwyżek dla naszych najemców z początkiem roku, tym bardziej, że wzrastają opłaty za energię elektryczną, jest przywracany pełen VAT za wiele produktów, co stanowiłoby duże obciążenie dla naszych najemców. Pragnę podkreślić, że ogrzewanie rozliczamy w formie zaliczek. Mamy dopiero początek roku. Liczymy na to, że w ciągu roku te ceny energii się zbilansują i będzie to związane z tym, że te ceny się równomiernie rozłożą i nie będą mieszkańcy aż tak skokowo płacić więcej za dostarczaną energię cieplną. Od 1 stycznia opłaty, które pobieramy od naszych najemców, w ramach tych opłat znajduje się również zaliczka na ogrzewanie, te opłaty pozostają bez zmian. Kolejny wzrost opłat za czynsz wiązałby się też z ewentualnym problemem regularnych płatności miesięcznych ze strony najemców dla nas, dla GTBS-u. Chcemy też tego uniknąć. Rozumiemy ciężką sytuację finansową i też nie chcemy powodować takich sytuacji, że nasi najemcy będą w związku z tymi nadmiernymi opłatami zalegali z opłatami czynszowymi.